10 dziwnych polskich partii politycznych. Materiał opracowany na podstawie wiadomości.gazeta.pl. Tę stronę również momentami cytuję. Partia X. Polska partia polityczna założona w 1991 roku przez Stanisława Tymińskiego, kandydata w wyborach prezydenckich w 1990 roku. No dobra, sama partia nie była dziwna, ale jej przedstawiciele już tak. Partia w Sejmie pierwszej kadencji miała tylko 3 posłów, ale jakże barwnych. Jeden z nich, Antoni Czajka, chwalił się wynalezieniem rozrzutnika do gnoju Czajka, a w czasie jednego z sejmowych przemówień ogłosił patetycznie: cała moja rodzina poległa pod Lenino, tylko kilku zostało. No. Ruch Odrodzenia Gospodarczego imienia Edwarda Gierka. Polska lewicowa partia polityczna o programie socjalistycznym odwołująca się do dorobku rządów Edwarda Gierka. Założył ją 17 grudnia 2004 roku profesor Paweł Bożyk. Największe struktury terenowe zlokalizowane są w Zagłębiu i w Warszawie. Partia opowiada się za aktywnym uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej przy jednoczesnym przyjaznym stosunku ze Wschodem, a także za zaprzestaniem działań w ramach NATO. Postulowała również wycofanie wojsk z Iraku. Przed wyborami samorządowymi w 2018 roku Ruch Odrodzenia Gospodarczego imienia Edwarda Gierka współtworzył koalicję SLD Lewica Razem. Nic tylko czekać na Ruch Odrodzenia Moralnego imienia Romualda Rajsa albo Ruch Odrodzenia Wolnościowego imienia Józefa Stalina, prawda? Polska Partia Przyjaciół Piwa. Polska partia polityczna założona w 1990 roku przez satyryka Janusza Rewińskiego. Sądownie została zarejestrowana 28 grudnia 1990 roku. Prowadziła działalność do 1993 roku. Pomysł utworzenia ugrupowania powstał w kręgu osób realizujących program telewizyjny z końca lat 80. Skauci Piwni. Brali w nim udział m.in. Janusz Rewiński, Krzysztof Piasecki, Bohdan Smoleń i Stanisław Zygmunt. Na fali popularności programu powstało Stowarzyszenie Skauci Piwni, które przeobraziło się w partię polityczną wzorowaną w swoim charakterze na pomarańczowej alternatywie i innych ruchach politycznych z tamtego okresu. Przeczytam wam fragment programu partii. Nie mamy złudzeń, że Polak stanie się abstynentem. Tylko niech nie pije wódki. Smaczne, chłodne, aromatyczne piwo tak samo może służyć do wznoszenia toastów. Przy piwie można wymieniać poglądy, przy piwie łatwiej dojść do porozumienia, dogadać się, dogadajmy się, bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali i spolegliwi. Oczywiście partia była swego rodzaju żartem, ale żart ten kupili wyborcy i rozczarowani sceną polityczną zagłosowali na Polską Partię Przyjaciół Piwa. Pozwoliło to Polskiej Partii Przyjaciół Piwa na wprowadzenie do Sejmu 16 posłów. Partia wkrótce podzieliła się na 2 frakcje, małe piwo i duże piwo. Mimo oświadczenia Rewińskiego, że piwo nie jest ani ciemne, ani jasne, jest po prostu smaczne. Wśród posłów było wiele znanych twarzy, m.in. Krzysztof Ibisz, Leszek Bubel, Jerzy Dziewulski, Janusz Rewiński czy Kazimierz Górski. Polskie Stronnictwo Światowe Kresowian, Wierzycieli Skarbu Państwa imienia Józefa Piłsudskiego, w skrócie PSŚKWPSPIMJP. PSŚKWSPIOMJP zajmowała się interesem Zaburzan, którzy po 1945 roku stracili swój majątek za Bugiem. Dzięki działalności PSŚKWSPIMJP Skarb Państwa zdecydował się wypłacić im odszkodowania. Mimo długiej nazwy PSŚKWSPIMJP okazało się partią skuteczną i wiele osób wiele zawdzięcza PSŚKWSPIMJP. Konfederacja, jak ja ich uwielbiam. Dawno nie było nikogo tak zabawnego na naszej polskiej scenie politycznej. Ta partia jest najzwyczajniej w świecie zabawna. W ogóle popatrzcie na te nazwiska. Janusz Korwin-Mikke, gość, który wyprał mózg młodzieży, która przestała już samodzielnie myśleć. Uuu, lewak, socjalista, do gazu z nim. Nie musicie mi już tego pisać, sam sobie powiedziałem. Robert Winnicki, 2 razy skazany, ale na karę grzywny, więc startować w wyborach może. Marek Jakubiak, tak się zarzekał, że wyciągnie Polonię Warszawa z dołka i dupa. Nagadał sobie chwilę tylko, żeby poparcie zdobyć. Leroy. Grzegorz Braun, szczęść Boże.
i Jerzy Zięba. Boże, oni wytrują, powystrzelają, zrujnują, a i tak gimbusy będą za nimi szli. Dobrze, że dzieci nie mogą głosować. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. 58-letni Edward Bezner, parapsycholog, skupi wokół siebie prawie 200 osób i założył partię Sztandar Matki Boskiej Lechińskiej Bolesnej Królowej Polski. Na razie nie odniosła ona żadnych politycznych sukcesów. Może Bezner powinien wrócić do swoich poprzednich zajęć, jasnowidzenia i produkcji drucianych szczoteczek. To drugie zajęcie raczej nie zapewni mu sławy i pieniędzy, ale pierwsze ma przed sobą świetlaną przyszłość. Polski ruch monarchistyczny. 30 sierpnia 1991 roku została zarejestrowana partia Polski Ruch Monarchistyczny, której założycielem, przywódcą i regentem jest Leszek Wierzchowski. Hasłem partii jest Bóg, Król, Honor, Ojczyzna. Polski Ruch Monarchistyczny potwierdza stare tytuły szlacheckie i arystokratyczne oraz nadaje nowe za zasługi. Nadaje również własne ordery i odznaczenia monarchistyczne i to jest problem, bo gdyby byli szlachcice, którzy utworzyli partię, to okej, ale ta partia sama sobie nadaje tytuły szlacheckie, a to już nie jest okej. Poza tym myślę, że nadawanie tytułów szlacheckich za zasługi nie do końca może się sprawdzić. Faktycznie w Wielkiej Brytanii coś takiego istnieje, tylko nie mają tam rodzinę królewską, która w pewien sposób, myślę, neutralnie podchodzi do polityki. I osobiście wątpię, że coś takiego może w Polsce przejść. Partia Dzieci i Młodzieży i nie mówił o partii Korwin. Maria Łopatkowa była posłanka i senator, najpierw założyła partię Dzieci, a potem partię Dzieci i Młodzieży. Nie osiągnęła wielkich sukcesów. Cóż, dzieci ryby głosu nie mają. Może idea i dobra, ale tworzyć partię, w której będzie się wypowiadać w imieniu grupy, nie będąc częścią tej grupy, chyba trochę słabo, nie? Partia Czubków Polskich i nadal nie mówię o partii Korwin. Wyjątkowo oryginalną partią była założona w 2004 roku przez trzech poznańskich studentów Partia Czubków Polskich. Jedną z pierwszych jej akcji była blokada torów, po których już nie jeżdżą pociągi. Chodzi o to, żeby pokazać, że blokowanie torów, po których nic nie jeździ, jest tak samo sensowne, jak działania rządów przez ostatnich kilka lat. No nie wiem, jak wy myślicie, partia dziwna, ale chyba działa słusznie. Polska partia erotyczna. Początek lat 90. był naprawdę szalony w polityce. Nieżyjący już Sylwester Marczak, legendarny propagator nudyzmu, założył Polską Partię Erotyczną. W latach 80. witał bywalców plaż dla ludzi ubranych inaczej słowami "witajcie umiłowani w naturze". Zakładali oni, że prawda jest naga, a obłuda ubrana. Niestety ogromna większość wyborców nosi ubrania, więc jego postulaty nigdy nie przebiły się do szerszego elektoratu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a staram się komentarze przeglądać i realizować Wasze propozycje. Ponadto koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to pozycjonuje kanał, a ostatnio dyszka przynajmniej jest naprawdę nieźle pozycjonowana, czego nie mogę niestety powiedzieć o światowej historii. Właśnie zapraszam na kanał Światowa Historia, który już od kilku miesięcy regularnie działa i myślę, że to wszystko nabrało sensu. Nie publikuję już tam codziennie filmów, publikuję je raz na jakiś czas, ale staram się, aby te filmy były bardziej dopracowane, rzetelne i bardziej rozbudowane. Koniecznie zapraszam Was również na kanał Inwigilator, który swego czasu cieszył się jakoś tam popularnością. Dziś już jest mniej popularny, gdyż nie publikuję na nim filmów, ale na momenty zacznę, planuję robić animacje, ale to już niedługo. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten pomysł. Koniecznie tam zaglądajcie, ponieważ jest już tam animacja gotowa, m.in. na temat Polsatu. Myślę, że może przypaść Wam do gustu. Trzymajcie się, cześć!